Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach, ustawiając w kolejności od najmniejszej do największej liczby. T, 0 i K. Otrzymamy. Ok, no to na co tutaj należy zwrócić uwagę? Że przepiszemy sobie te liczby. Wyciągniemy sobie całości. W ósemce mieści nam się jedna cała piątka i zostaje nam 4 piąte reszty jeszcze. O, to 1,5, czyli 1 i 1 druga i k. 5 czwartych. Wyciągamy tutaj całości. I teraz albo to wszystko do wspólnego mianownika, albo na ułamki dziesiętne. Zrobimy tak i tak. Do wspólnego mianownika. No to musimy dać na dół 20. Dzielone na 5 to 4, 4 razy 4 to 16. 20 dzielone na 2 to 10 razy 1, dycha. 20 dzielone na 4 to 5 razy 1, wciąż 5. Czyli k jest najmniejsza, czyli będziemy mieć k, o, ty. A dla tych, co lubią na ułamkach dziesiętnych, no to to było 1,8. To zostało na 1,5, a tutaj mamy 1,25. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.